Słuchajcie, przygotowując ten film, starałem się połączyć parę rzeczy, a mianowicie, żeby był on jak najkrótszy, jak najbardziej zwięzły i konkretny, jednocześnie, żeby odpowiedział nam na podstawowe pytania, które są związane z R3S i jednocześnie na koniec, po obejrzeniu tego filmu, żebyśmy mieli pewność, że robimy dobrze, wybierając ten model. Podstawowa sprawa, chyba najważniejsza, czy warto wymienić R3 na R3S? Otóż pod kątem finansowym może się to nie opłacać, przynajmniej na etapie premiery R3S. Te różnice, jeżeli chodzi o obrazek, one są bardzo subtelne i nie we wszystkich warunkach są doskonale widoczne. Jestem pewien, słuchajcie, że gdybyśmy przeprowadzili taki konkurs na odgadnięcie, z którego drona są ujęcia, czy to R3 czy R3S, to większość ludzi miałaby naprawdę duży kłopot. Oczywiście da się to zrobić, odróżnimy wtedy, kiedy jest mniej światła, ujęcia wykonywane są pod światło lub w okolicach niebieskiej godziny. Wtedy te subtelne różnice stają się bardziej wyraźne. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Nie ma jeszcze polskiej recenzji R3S i to jest, kurczę, dla mnie bardzo dziwne, bo to jest naprawdę genialna maszyna. Dobra, słuchajcie, mam 10 miejscówek na dzisiaj. Odpalimy sobie tego drona, zobaczymy jak on się sprawuje i zrobimy ujęcia równoległe jednym i drugim, czyli R3 i R3S. Zobaczymy jak one się mają do siebie. Postaram się w drugiej części dnia też wykonać parę ujęć wieczornych dla was, żeby można było tutaj sobie tą różnicę znaleźć. Jeżeli chodzi o ustawienia, też spisałem sobie mniej więcej te algorytmy, to co chciałbym zrobić, w jakich ustawieniach, w jakich klatkarzach, w jakich trybach chciałem wam pokazać tego drona. Także odpalamy go i będziemy lecieli. Jesteśmy przy zamku w Mirowie. Bardzo fajna sceneria. Lecimy na pierwszy lot. Króciutki. Let's go. Słuchajcie, teraz będziemy mieli przegląd, jeżeli chodzi o najlepsze ujęcia z 7 sesji. Odbywałem je głównie w D-Logu M. Wykorzystywałem też ten preset, czyli LUT, który można znaleźć na stronie DJI. W przypadku jednej sesji na zamku w Mirowie właśnie używałem profilu kolorystycznego normalnego. No i teraz sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla wielu osób, które wykonują ujęcia w pełnym słońcu, w sezonie, nie ma dużej różnicy. Na pewno największe różnice, jakie dostrzegam pomiędzy ujęciami, to ujęcia wykonywane już przy bardzo niskim słońcu, gdzie obiekt był w cieniu, a mianowicie zamek w Bobolicach. I na tych ujęciach można zobaczyć, że faktycznie lepiej rozkłada nam się dynamika tego obrazka, czyli nie mamy takich mocniejszych prześwietleń i cienie też bardzo ładnie się pokazują. Całość, łącznie z niebem, jest delikatnie wyważona i to chyba jest największa różnica, jaką byłem w stanie znaleźć od czasu zakupu tego drona i otrzymania go. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Trzeba mocno się postarać, żeby pokazać różnicę. Jeżeli chodzi o fotografię, to jest też bardzo ciekawe, mianowicie znowu DJI zastawia na nas pułapkę. Jeżeli myślimy o fotografiach na szerokim polu widzenia, czyli 24 mm, no wiadomo, że Mavic 3 nie ma sobie równych na dzisiaj. I matryca 4/3 jest nie do pokonania, nawet przez tą nową matrycę jednocalową z R2S. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie z innej strony, a mianowicie na ten ekwiwalent 70 mm, czyli drugi obiektyw, trzykrotny zoom, no to tutaj już sytuacja nam się odwraca o 180 stopni i mogę powiedzieć, że ten zoom, który tutaj mamy w R3S, jest najlepszy z kompaktowych i on jest lepszy od Mavic 3 Pro. Wiadomo, wyszedł później, jest inna matryca, nowsze algorytmy są trochę podkręcone. Są to subtelne różnice, ale mogę powiedzieć, że faktycznie mamy tutaj najlepszy obiektyw, jeżeli chodzi o trzykrotny zoom, czyli ekwiwalent 70 mm. No dobra, słuchajcie, poświęciłem cały dzień, zrobiłem 5 sesji. Czy mam jakieś wnioski wstępne? Na pewno tak. Przede wszystkim to, co chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś kupuje drona, to wiadomo, że już warto kupić tego lepszego. Natomiast jeżeli ktoś ma już R3, ja nie wiem, czy jest warto wymieniać na R3S. Są marginalne różnice, ale na teraz, w pierwszym dniu, mogę powiedzieć, że one są naprawdę bardzo ciężko dostrzegalne. A zaraz zobaczymy sobie jeszcze przy całkiem niskim świetle, jak to będzie, ale na razie mogę powiedzieć, że
nie ma aż takiego szału, jeżeli chodzi o tego nowego drona. Jest lepszy, ale czy aż na tyle? Wydaje mi się, że to są bardzo marginalne różnice. Na pewno poza jakością obrazka parę rzeczy jest ważnych, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Nowy dron, czyli R3S, to przede wszystkim wbudowana pamięć i to powyżej 40 giga. Nie wiem dokładnie ile tam jest, bo mamy też system, który nam zajmuje część pamięci. No ale tak czy inaczej możemy spokojnie sobie zrobić taką zrównoważoną sesję bez karty pamięci, gdy zapomnimy albo gdy nam się ta karta zepsuje. Więc to jest bardzo ważne. Ważną rzeczą natomiast dla mnie, i to mega ważną, jest fakt, że te akumulatory z R3 pasują do R3S i odwrotnie, te nowe akumulatory z R3S pasują do R3. Trzeba tylko zaktualizować oprogramowanie w obu dronach i wszystko gra. I to jest super sprawa, dlatego że mając dwa drony i dwa huby, to jest potęga, jeżeli chodzi o czas lotu i nasze możliwości. Także pod tym względem fajnie, że DJI nas nie zawiodło i nie wprowadziło kolejnego modelu akumulatorów. Patrząc na ten czujnik LiDAR, na nowe, zoptymalizowane RTH, a także na unikanie przeszkód, czy omijanie przeszkód, czyli obstacle avoidance, wiadomo, że to są sprawy, które są głównie potrzebne osobom słabszym w pilotażu albo mniej uważnym. Natomiast ja mogę powiedzieć, że latam głównie na takich otwartych przestrzeniach i faktycznie nie odczułem żadnej różnicy, ale gdyby zdarzyła się takie sesje, gdzie jest ciaśniej, no to wiadomo, że lepiej mieć ten system nowszy, czy lepszy, czy bardziej sprawdzony. LiDAR tutaj daje nam nie tylko szybkość reakcji, ale także na pewno dokładność i działanie w słabszych warunkach oświetleniowych. Na pewno to jest na plus. Co ciekawe, jeżeli chodzi o bitrate, filmy w nowym dronie ważą mniej, mają 130 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o starszy model 150 megabitów na sekundę, niby nieduża różnica. Oczywiście możemy to odczuć, jeżeli chodzi o szybkość przetwarzania tych filmów i też ilość miejsca, nie jest to bardzo duża różnica, ale jednak trzeba być tego świadomym. Na pewno nie tak duża różnica, jak była na początku po wprowadzeniu kamery DJI Action 5 Pro w porównaniu do Action 4. Z innych spraw nie mamy już trybu nocnego, jeżeli chodzi o filmowanie. W tej chwili odbywa się to w głównym trybie wideo, więc zostało to zmienione. Moim zdaniem na plus, bo każdy, kto ma trochę doświadczenia i porywa się na filmowanie wieczorem, wie mniej więcej, jak to wygląda. No i też niewielka zmiana, ale jednak tryb panoram mamy w tej chwili w nowej wersji. Więcej wolności, więcej możliwości. Sami możemy tak naprawdę skomponować naszą panoramę. Wielki plus. Słuchajcie, podsumowując, można powiedzieć tak. R3S jest świetnym dronem, na pewno godnym uwagi. Mavic 3 będzie lepszy, jeżeli chodzi o główny obiektyw. Nie ma się co czarować, bo z założenia jest dużo droższy i lepszy. Natomiast jeżeli chodzi o trzykrotny zoom, jeżeli zamierzamy, mamy wizję i wiemy, że chcemy go użyć, to faktycznie powinniśmy się bliżej przyjrzeć temu modelowi, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę oczywiście, że będą aktualizacje. Wprowadzenie tego modelu na rynek dużo zamieszało, dużo zmieniło, także nasze spojrzenie na R3, który nadal jest świetnym i coraz bardziej budżetowym modelem, fajną maszyną, którą można sobie sprawić mocną, niezawodną, także wiele się zmienia na bieżąco i cieszę się, że zmienia się na plus. Korzystając z okazji, chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do korzystania z zasobów Akademii Online, której jestem założycielem, twórcą i prowadzącym. Mamy w tej chwili ponad 16 tysięcy osób korzystających z zasobów Akademii. To jest mega temat, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak to jest niewielka nisza. No i też oczywiście zapraszam Was do teamu 250 gramów szczęścia. Koniecznie trzeba zajrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje, bo mamy super społeczność, 340 osób w tej chwili wspierającą się, motywującą, pomocną, jest kontakt ze mną, ocena prac, sesje live w małym gronie i szereg tego typu całkiem fajnych przedsięwzięć. Także widzimy się w kolejnych epizodach. Ja dzisiaj dziękuję bardzo Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.